Czasami spodoba mi się serwetka albo papier, ale nie mam pojęcia, jak to zagospodarować. Wtedy kładę sobie taką grafikę na stole w widocznym miejscu i ciągle na nią zerkam, czasami tygodniami, myśląc, jakby tutaj ją fajnie przerobić. Natomiast papier z wróżkami elfikami złapałam do ręki i natychmiast wiedziałam, co mi z tego wyjdzie. Wyszedł kuferek, a jak komuś starczy cierpliwości, to na końcu dołożyłam jeszcze jako bonus serduszko. Zaczynam od kuferka. Mój ma wymiar 19 na 14 cm. Farbą akrylową trzeba pomalować raz albo dwa. Po prostu ma wyglądać dobrze. To jest kawałeczek gąbki do mycia. Można ją kupić za kilka złotych w Rossmanie. Obcinamy kawałek i mamy takie cudo. Kuferek suszę i teraz przydadzą mi się dwie taśmy ze sklepu budowlanego. Tą czerwoną kupiłam na stoisku elektrycznym. Jest fajna, bo jest wąska i ma super moc odklejania i przyklejania. Ta druga żółta to oczywiście taśma malarska i ona przyda mi się za chwilę. Niestety ona nie występuje w tak wąskim wymiarze. Taśmę całą zamalowuję, następnie ściągam taśmę i pudełko jest w paski. Taśmę możemy ściągać na sucho albo na mokro. Polecam robić to na sucho, czyli gdy farba wyschnie, bo ja zawsze robię na mokro, jestem niecierpliwa, a potem wszystko wokoło mam upaprane farbą. Najwęższa taśma malarska, jaką znalazłam, miała szerokość 3 cm, natomiast czerwona taśma elektryczna to 18 mm szerokości. Mój kuferek jest nieduży i ta różnica szerokości naprawdę miała znaczenie. Przygotowaną, rozrobioną farbę, którą będę jeszcze używała w dalszej części projektu, zabezpieczam w ten sposób. Przykryta szczelnie folią nawet przez kilka następnych dni nie wysycha i można jej używać. Pędzel skośny, farba, trochę wody i cieniowanie brzegów, bo brzeg wycieniowany zawsze wygląda lepiej. A to jest przepiękny papier ryżowy. 6 portretów maleńkich elfich wróżek. Jeżeli ktoś by chciał, to Stamperia w tym roku wydała do kompletu także duże portrety. Ja wybrałam maleńkie obrazki, bo wydaje mi się, że z takimi obrazeczkami jest dużo więcej zabawy. Papier ryżowy przyklejam klejem do dekupaż. Suszę, a następnie dokładnie całe pudełko zabezpieczam lakierem akrylowym matowym. Przyklejone, wysuszone, czyli baza pod kropkowe szaleństwo, została przygotowana. Patyczkiem do szaszłyków robię po 3 kropki i to wygląda całkiem ciekawie. A pędzelkiem do kropkowania zrobię duże, piękne, błękitne grochy. Do mojej farby bazowej dodałam odrobinę białego i kropki wyszły duże, ale delikatne. Żeby nie zwariować od kropek, zrobię także serducha. To jest szablon oraz klej tymczasowy. A używa się go tak. Mieszamy, następnie bardzo cieniutką warstwą nanosimy na szablon. Chwilę czekamy, aż klej wyschnie. Gdy klei się do palca, ale go nie brudzi, jest gotowy do użytku. Przyklejam do pudełka i teraz po szablonie rozprowadzę pastę do modelowania. To jest naprawdę stara pasta, ma już chyba ze 2 lata i odrobinę mi się ciągnie. Jeżeli macie świeżą pastę, to z całą pewnością wasze serduszka wyjdą ładniejsze. Zakładałam, że w tym miejscu będzie koronka. No ale cóż, jestem prawdziwą kobietą. Zdanie zmieniam 5 razy na minutę, więc tutaj nie będzie koronki, tylko konturówka. Konturówką podrasuję także obrazek, który bez konturówki prezentował się tak. A konturówka go rozjaśniła i myślę, że teraz wygląda lepiej. A w tym miejscu koronka miała być od początku, więc niech już tak zostanie. A to jest kolejny kawałek mojego paska od starej torebki. Nadaje się na rączki, uchwyty, on w ogóle się nadaje, bo wygląda fajnie. Tym razem pasek przemalowałam, skręciłam śrubką i będzie z niego gałeczka meblowa. Żeby wszystko wyglądało estetycznie, na śrubkę przykleiłam mały pomponik. Środek pudełka ozdobiłam fioletową wróżką oraz kropeczkami w niebieskim i fioletowym kolorze. A gotowie elfie pudełeczko prezentuje się tak. Pudełeczko jest niebieskie, ponieważ ja bardzo lubię niebieski, ale rozumiem, że nie każdemu to odpowiada. Dlatego po niebieskim pudełeczku jest żółte serduszko. Więc jeżeli lubisz żółty, to zostań ze mną jeszcze minutkę. A moje żółte serduszko prezentuje się tak. Ta część filmu będzie króciutka, bo jak zrobić paski, to już dobrze wiecie. Na białym polu przykleiłam wróżkę i tym razem głównym elementem ozdobnym będzie wianuszek, który okala całe serduszko. Do zrobienia gałązek przyda mi się bardzo cienki pędzelek. I to jest zwykły pędzelek, tyle że wycięłam mu większość włosia. Została tylko cieniutka niteczka i tą niteczką oraz kilkoma kolorami zielonego
robię takie delikatne gałązki. Do koloru zielonego dodałam białego i tak powstaną listki. A teraz jeszcze namieszam kolor pomarańczowy i patyczkiem do szaszłyków zrobię kropeczki. Nigdy, naprawdę nigdy nie używam farby prosto ze słoiczka. Taka jednorodna farba wygląda nieciekawie, a jeżeli pomieszacie kilka kolorów, to naprawdę nawet gałązka zaczyna wyglądać jak milion dolarów. Moje żółte serducho ozdobiłam żółtymi kropeczkami, ale żeby były lepiej widoczne, pokryłam je lakierem 3D. I teraz kropki fajnie odbijają światło, a ciekawa praca, na której coś się dzieje, zawsze wygląda lepiej. I koniec, dziękuję za uwagę. Jak zwykle listę wszystkich produktów użytych w filmie zamieściłam w jego opisie. A jeżeli dotarliście do końca, to zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.